Spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu uczniów drzewa musiały w tym roku zniknąć z ogrodu pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach. Jednak dyrektor Dorota Konieczny-Simela ma już pomysł na to, jak zadbać o otoczenie placówki i wspomóc tym samym całe miasto. Mieliśmy do wycięcia 28 drzew i w tym roku udało mi się sfinalizować ten proces, oczywiście wszystko lega artis, zgodnie z wszystkimi wytycznymi, no ale powstał problem nasadzeń. Koszt nasadzenia kilkudziesięciu młodych drzewek to nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dla szkoły to ogromny wydatek, dlatego potrzebne było alternatywne rozwiązanie. Ponieważ w mieście też z różnych powodów wycina się drzewa i skądś te drzewa trzeba potem kupić, przesadzić, nasadzić, to pomyślałam, że można by połączyć właściwie kilka elementów i w związku z tym taką szkółkę, mini szkółkę na terenie naprawdę naszego pięknego ogrodu, żeby taka szkółka zafunkcjonowała. Uzupełnienie drzew, które zostały wcześniej wycięte, to jedno. Żeby po prostu był to jakiś tam zasób drzewek do nasadzeń w całym mieście, bo jak mówię, my mamy teren, mamy możliwości, możemy zabezpieczać te drzewka, jeśli się oczywiście całą logistykę przemyśli i ja taką koncepcję już mam, to tych drzewek naprawdę tutaj można nasadzić wiele i potem je rozsadzać w mieście. Ze swoim pomysłem dyrektor pierwszego LO zgłosiła się do Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice, który dysponuje odpowiednim sprzętem i ludźmi, a także do Lasów Państwowych. To jeszcze trzeba ogrodzić ten konkretny fragment ogrodu. Jeszcze trzeba zrobić monitoring, który połączymy z naszym szkolnym monitoringiem, żeby po prostu pilnować, bo ja się tego obawiam, że to też będzie jakaś tam atrakcja dla potencjalnego złodzieja. Szkoła szuka zatem sponsorów dla swojej inicjatywy. W promowaną w mediach społecznościowych akcję mogą się włączyć wszyscy chętni.